Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Palworld. Moi drodzy, widziałem, że również i wam się seria spodobała. Tak więc oczywiście sobie kontynuujemy naszą przygodę w Palworld. No i tak, jakie dzisiaj plany? No zaraz zobaczymy. Po pierwsze, to chciałem was poinformować, że... O, w ogóle skrzynka poleciała do góry, ciekawe. Okej. Chciałem was poinformować, że... Jeżeli chcielibyście na przykład Palworld sobie przetestować i macie Xbox Game Passa, to również można sobie teraz to w sumie zainstalować. Są delikatne zmiany w wersji Steamowskiej, ewentualnie w wersji Microsoftowskiej, ale są to naprawdę drobne zmiany. Ja sam bym sobie przyszedł na wersję Microsoftowską, tylko problem jest taki, że tam są inne save'y i musiałbym znów wszystko od początku tutaj po prostu poogarniać. Dobra. Nie mamy jednego łóżka, tak? Z tego co widzę. Ja już sobie muszę to przypomnieć, jak my dokładnie graliśmy, bo w sumie nagrywałem to wczoraj. W sumie nie, niedawno, ale jednak. Dobra, jedną łóżeczkę dodatkowo się przyda. To się przyda. O, będzie elegancko. My budujemy. Gra naprawdę ma świetne opinie. I to, co się w ogóle dzieje teraz z tą grą, to jest po prostu wow, coś pięknego. Dobra, szósty level. Dosyć sporo sobie wybijaliśmy. Mamy 13 technology pointsów. To może sobie coś zróbmy. A berry plantation, dobra. Myślę, że tak. To się ogólnie przyda, tylko nie mamy drewna. Tego nie mamy. Mamy rancho. Tu ogólnie możemy produkować berries w bazie. Right? What? Oh no! Jakieś rajdy tu mamy, kurde! A ja mogę zrobić strzał nawet. Fuck me! Zostawcie owce! Zostawcie lombole! O, zostaw mnie owca! Zostaw mnie kota! Ty, kubie! No. Już, pora idzie? Pora idzie. Eleganckie! Mam trochę chleba, trochę złotych końców, palsfery, spoczni. Bardzo spoczni. No musimy sobie trochę strzał porobić. Pytanie, czy my nie mamy w tej chwili tego drewna w skrzynkach, bo też tak może być. No strzały się przydadzą. Weapon is damage. Już? To Mark sam się zepsuł. Durability 0 na 150. Ale no, możemy tym w teorii ciachać. No dobra. Możemy coś wybudować, to też pamiętam, żeby to zrobić. Mam tą plantację berrysów. Tylko jeszcze ja bym zrobił. Przy okazji, jak tu już jesteśmy, może Reaper Bencha. To się również nam powinno przydać w naszej przygodzie. Rotate. Rotatuje się w ten sposób. Ale chyba nie są potrzebne do rotatowania. Zbudujmy to. Okej. No, budujcie, chłopaki. Coś pięknego. Dobra, item management. Stone axe. Potrzebuję, żeby naprawić tylko dwa. Milusio. Naprawmy. Potem to naprawmy. I to naprawmy też. Tu jest kolejka jakaś? Nie, to jest po prostu bug. Okej. Dobrze wiedzieć. Jak tam nasze itemaski? W miarę. Widzę, że oni już nie mają jedzonka. Chlebek jecie? Jecie chlebek. Flame organ. Materiał odzyskiwany z ognistych kumpli. Może być używany do robienia ognistych strzał i więcej. Dobra. Gdzie jest ta majna skrzynka? Majna skrzynka jest tutaj. W ogóle ona jest źle postawiona z tego co widzę, bo ma zawiasy tutaj. Nie płacz, nie płacz. Dobra, Paladin Fragment, co możemy wziąć? Mamy tu jakiś... Tak, no mamy tutaj w sumie nasze drewno i kamyczki. Kura niech zostanie. Czy ja mogę te końce? Mogę te końce robić w ten sposób, dobra. One poszły sobie spać. To dobrze, bo ja chcę sobie teraz zrobić Lambo Kebab.
I oczywiście zróbmy tego na maksa, ile tylko możemy. Dobra. Lambole sobie śpią, kotki sobie śpią. On chyba nawet by levelował, o dziwo. Jak mi się wydaje. Dobra, zbierzmy to, selektujmy kolejny recipe. I tu na Wimber jest tylko nie jedną. Nie chciałem jednej. Chciałem więcej. Uchcik ze mnie żaden. Maxik. Start production. Pytanie, czy oni mogą robić to sami. Ej, oni za samo spanie chyba też. Może nie? Nie. Oni levelują za to, że ja tutaj gotuję. To wiele tłumaczy. To wiele tłumaczy. Dobra. Na razie piątka im starczy. Czy nie? No nie. No nie, jednak starczy, dobra. Myślałem, że nie mogę tego jeszcze wziąć. Tego na razie nie będziemy dawać. Czy ja mogę coś zjeść? To jest dobre pytanie. Use. No dobra. Jedzmy to. Oj, daje full. Bardzo miły kebabik. Bardzo miły kebabik. To możemy sobie odłożyć oczywiście. Tutaj Morgana również nam nie jest teraz potrzebny. Zróbmy sobie więcej palsfirów i może troszkę strzał. Co wy na to? Nawet może to. Nie mam drewna. Idziemy po drewno. To jest priorytet w tej chwili dla nas. O, tylko nam jest zimno. Spada nam delikatnie HP. Nie jakoś super, ale trochę spada. Dobra. Szybko do chaty. Cieplutko. Dobra, zróbmy te sfiry do końca. 4, myślę, że spoczy. Zrobimy sobie zresztą oczywiście strzały, które nam się również w naszej przygody przydadzą. I potem od razu śpiulkać i na przygodę. Nie spędzić całego dnia w bazie. Dobra. 7 strzał razy 3. Spoko, 21 strzał nam starczy raczej. Pytanie, czy nasze kumple będą chciały czymś pracować? Czy one w ogóle są tutaj? Czy w ogóle możemy jakoś ich tutaj zatrudnić? Bo nawet nie wiem. Dobra, guild. To nie, party. To mamy naszych polsów. Paldek. Właśnie, bo ja tutaj zacząłem coś robić i nie skończyłem. Pal Gear Workbench. Produkuje przedmioty, które pozwalają polsom używać ich partner skillsów. O, ciekawe. Statua mocy. Złóż ofiarę, żeby wzmocnić statystyki swoje oraz polsów, kumpli. Wooden Tavern Furniture? Co? Jezu, ile tych rzeczy jest? Fire Arrowsy, Fireball. Nawet mamy, kochani... Boże, to co się spada i zatrzymuje nas w powietrzu. Znam język, czy znam język? Znam odpowiednik angielski, a... Spadochron, o co mi chodziło. Widzicie, trochę technologii się człowiek gubi. Dobra. Stone Spear, myślę, że nam się przyda. Common Shield również. Hanging Trap. Myślę, że też spoko. No i zostały nam 4 pointsy. Alarm Bell. Może na razie nie, może to zróbmy i to. No i gitara. Easy peasy, lemon squeezy. Dobra. Myślę, że to by było na tyle. Zakwajruj sobie, dziękujemy. Chodźmy spać. Bo jeszcze chyba tutaj nie spaliśmy. W tej grze jeszcze nie spaliśmy. Dziękujemy. Siekiera w łapie. Idziemy na przygodę. No właśnie, oni craftują pięknie. O to chodziło. Pytanie, czy któryś jeszcze się weźmie za to, ale chyba nie, bo tu jest potrzebny kindling. Kindling, no nie wiem jak to się odmienia. Dobra, więc, moi drodzy, pora na przygodę. Pora na przygodę. Ku się chyba rzucało, z tego co pamiętam. Z tego co również widzę, tu coś mamy. W ogóle ci nasi koledzy stąd wyszli. Zbieramy sobie oczywiście jakieś berriesy. Potrzebujemy również jakiegoś stworka, który by nam non-stop gotował. To by się bardzo nam przydało w tej chwili. W sumie do gotowania nie mamy nikogo.
A mogłoby być to przydatne. Dobra, jakieś fragmenty. W ogóle to jest też bardzo fajna miejscówka na bazę. Wow, Mamor Ors. Co to kurde jest za mob? Kot w wodzie, nie. Oh no. Kitku wykitku. Dinossom. To jest typ smok trawiasty. Ja pierdzielę, ile tu jest mobów? Ale ty to mnie interesujesz, tylko ty jesteś chyba zły, nie? Tak czy nie? Nie. Żebyś mnie kumplem? Nie chcesz. Jego kumpla jak ja, to ty zjadasz na siedlanko. To jest Pikachu. Nie, ale bardzo podobne. Leaf Monkey Effigy. Dobra, i z tego co widzę, to możemy to ofiarować w statule mocy, żeby zwiększyć swoje statystyki. O, dobre. Pytanie, czy jest secret za wodospadem? Nie, ale możemy się wspinać po skałach. What the fuck? No nie spodziewałbym się, naprawdę, nie spodziewałbym się czegoś takiego po tej grze. Ja pierdzielę. Wow, aż mi FPS-y spadły. Nie no, naprawdę, tu mnie gra zszokowała. Widać, że ma jeszcze problemy lekkie z teksturami i widać, że woda nie jest wodą. No kurde. Widać, jak w oddali FPS-y spadają, w sensie, wiecie, to jest specjalny zabieg właśnie gry, który pozwala zaszczędzić na pamięci. I to, co my z daleka widzimy, to się nie rusza, ewentualnie się rusza w tam, nie wiem, 15 FPS-ach. To jest też fajna metoda na to wszystko. Dobra, no wleźliśmy tutaj. Chciałem tylko zobaczyć, czy się w ogóle da coś takiego zrobić. No i się da. Więc naprawdę jestem mega, mega zaskoczony. W ogóle samym faktem, że jest coś takiego dostępne w tej grze. Mówcie, co chcecie, ale nie przypominam sobie chyba gry, w której moglibyśmy się tak po prostu bezpardonowo wspinać, bo jeżeli... No to też możemy, kurde. To jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Jestem wręcz zauroczony tą grą. I po części się teraz nie dziwię jej fenomenowi. Tu mamy jakieś ora. Ora, ora, siabadaba, ja pierdzielę. Tego dużego niestety jeszcze nie zaatakujemy, bo myślę, że nasz poziom nam troszeczkę na to nie pozwala. Ale mieliśmy tego naszego ognistego kumpla, którego również chciałbym teraz sobie zaliczyć. Jakkolwiek to brzmiało, to tak chciałbym go zaliczyć. Może nie w taki sposób, o jakim pomyśleliście z boczuchy, ale po części... No, powiedziałbym, że chcę go... Nieważne. Nie było tematu. Nie, ale ciebie, Mamorest, również będę chciał schwytać. Może nie teraz, ale w przyszłości, z pewnością. W ogóle, wy wyglądacie troszeczkę jak Eevee. Tutaj jest was dwójka. Creamies, no oczywiście, że są Eevee. Eevee tylko w wersji kremowej i ognistej, chociaż ognista była. Tam jest w ogóle jakiś dziewiąty poziom ciekawy. No dobra, chciałbym was zaatakować. Pytanie, czym? Dobra. Eevee. O nie. Boli. Dobra, da się w ten sposób. Nie mam strzał, o fuck. Dobra. Nie pałał go, czy nie strzała mi to pałał. Teraz umrę. Fuck. Nie mam HP. Nie mam skilla. Kurwa padł. Zabiło mnie Eevee. Dobra, spokojnie. To był tylko test. Ja nie widziałem jeszcze tego HP tutaj. Troszeczkę się, że tak powiem, przeliczyłem. Trochę się przeliczyłem, ale no na luzie, na luzie. Gdyby nie to, że strzelałem z łuku na początku, pewnie by mi się udało ich zabić, no ale wiadomo, pierwsze jakieś tam podstawy i straty muszą być. Mam nadzieję, że nie straciliśmy żadnych przedmiotów, tylko i wyłącznie zdropowaliśmy.
Jak to w ogóle wygląda? No nie mam nic. Fajnie, że jest to zaznaczone. W ogóle ten Eiktidir. Nie wiem, czy graliście w Valheima. Również tam taki stworek występował. Malpol Soul. No nie, mi Eevee uciekło. Były dwóch. Znaczy były we dwóch. Było ich dwoje. To przez to przegrałem. No nie. Jestem zły. Gdzie jest Eevee? Jeszcze raz. Tam jest Eevee. Tylko jest ich znów sporo. Cute. To może Krimis najpierw. W ogóle to jest parka, nie wiem czy widzicie. To jest parka Krimis i parka naszych Poxporksów. Jejko. Dobra, może Krimis nie będzie atakować... A może jednak tego. Dobra. No, ale nie chciałem we dwóch... O, dobra, on też strzela. One się atakują same? Chyba nie. Dobra. Au. Mam go. O nie. Zostawcie mnie. I one się same chyba kują. Ała. Oxporksa mam, dobra. Uciekamy, jakie one są mocne! Ale one się tłuką. Szkoda, że one się wszystkie ze mną tłuką. Tam jest jakaś mela paka. Kurde, może mi się udało? Nie udało mi się. Niestety mi się nie udało. Ale liczę na to, że być może one zatkują. O właśnie! Mamo resta. Mamo resti, mamo tam dał. Dobrze, mamo rest. Bardzo dobrze. Mamo rest ogarnął, to miał ogarnąć. No dobra, jednego ognistego mamy. To musimy się teraz uleczyć. Bo nie jest wcale tak ciekawie, jak myśleliśmy. Gdy musimy 5 lambali ogarnąć. 5 lambali musimy ogarnąć. To w ogóle widzę, że Melpaka delikatnie się zapuściła. Co wy robicie? Co wy robicie? O mnie? Tylko o mnie. Dobre. Nie chciałem ciebie. Kurde, że ja wyrzuciłem. Tak, wyrzuciłem przypadkowo. Wyknawisz się z nami. Dobra. Foxporks, ty jesteś tutaj z nami. Jakie ty w ogóle masz predyspozycje do pracy? To jest dobre pytanie. Ignis Blast. Kindling, ty akurat masz to, czego chciałem. Zamówiście. Zobaczymy do upgrade'a. Blueberry, czy Berry Plantation. Teoretycznie moglibyśmy to zrobić. Forks 70, defense troszeczkę większy. No to oczywiście tego sobie wyciągniemy. Nie, przepraszam, to jest mój. Tutaj 70, 70, 76, 85. No to ty oczywiście idziesz tutaj. I czy ty możesz teraz zacząć pracować? Nie możesz. Jak cię wezmę? No genialne to jest, kurczę. Do roboty. Pracuję. Ich trzeba po prostu rzucać w te przedmioty. Mamy strzały również. Dobrze, dobrze. Waiting to cook. A, już ktoś pracował nawet nad tym. Dobrze, dobrze. Tu chyba zaraz nam to zgnije. Jak to jest durability?
Chyba tak. Waiting to cook. Dawaj Maxa. Dobra. Idziemy dalej na przygodę. Ile mamy tych kulek do rzucenia? 6 sztuk to jest akurat. To jest akurat. Chodź Lambo. Czemu ty jesteś głodny? To jest też dobre pytanie. Czemu ty jesteś głodny? Bierzemy łuk, idziemy. Miejmy nadzieję, że one się już delikatnie porespiły. Bo wziąłbym sobie kolejnego ognistego, ewentualnie tego kremowego. W ogóle musimy sobie ogarnąć jakiegoś stworka. Widzę, że ten flap już jest tam nawet, po lewej stronie. O tutaj, tylko sobie kawkę piłem. Nightwing! O, ja cię chcę. Chodź. Ja cię chcę. Tylko ja się muszę nauczyć daszy. Kurde, on jak Lugia wygląda. O, to mnie zabolało. Ole. To jest złota skrzynia w ogóle. No nie! Czemu ja nie dorzuciłem tym? Fuck me! Standardowe cięcie, jak to u mnie bywa. No i moi drodzy, wracamy po te przedmioty. Opowiem wam osobiście, że... Spartoliłem to, no. Już lepiej było niż wcześniej. Faktycznie. To kurczę, no... Za późno. Nie wiem, czemu nie trafiłem tymi kulami, tymi pokebolami. Ale myślę, że drugi raz już się nie dam tak zrobić. Drugi raz się już nie dam tak zrobić. Szkoda, że go nie złapaliśmy, no. Nie wiem, czy... One mają jakieś swoje umiejętności, typu, nie wiem, jakieś latanie i tak dalej, że możemy na nich latać. Być może tak. Ale będziemy musieli się oczywiście dowiedzieć sami o tym wszystkim. 4 kule zostały. Nie jest to duża ilość. Druga śmierć moja. W ogóle T-Pose się zrobił. Ciekawe. Dobra, 4 kule. Co to jest za złota skrzynia? Mogę otworzyć. O! Drewno, Smalpo Soul, Bread i Gold Coin. Niedużo, ale też i nie mało. W ogóle zero strzał znów mamy. Opal Sphere. Czyżby możemy te falsfery sobie zbierać? Czy one nam tu jednak zostają? Chyba nie. W ogóle, jaką my mamy tutaj lisicę? Da się to w ogóle zobaczyć. Holdek. Kindling. Występowanie nawet jest. Wow. Ale chyba nie mamy. Nie mamy pokazanego, gdzie i co mamy dokładnie w tej chwili. Holdeku. Encounter 12. Zarejestrowanych 3. Test. Aha, to jest tylko zmiana pomiędzy tymi. Possible drop slifer. Red berries. Wool i lamp balmuton. O, ciekawie. Capture bonus w ogóle jest z 10. No nie wiem. W ogóle ten mamut chyba się odpalił delikatnie. Right? O, śmieszne. Miechowe. Dobra, nie ma tego. Chodź, panie ognisty, no muszę cię pokonać i muszę cię złapać, bo chcę mieć markę. Będziesz się levelował ze mną tutaj. No naprawdę? Nie mam? Tu mnie nie powinieneś walnąć. Taką mam przynajmniej też nadzieję. Tak. I po łbie. No, drzewa nie możesz przepalić? Mam cię!
Jesteś majne. Oxporks bardzo dostał po dupce, ma bardzo mało życia, ale to chyba coś nie szkodzi. To też nic nie szkodzi, on się uleczy kiedyś tam. W ogóle można by było pozbierać właśnie te briesy, zrobić tą farmę przy okazji. I tą Eevee wrzuciłbym do naszej bazy, żeby ona sobie tam odpoczęła delikatnie, żeby sobie robiła co ma tam robić, czyli gotowała. Bo ona chyba tylko się i wyłącznie do tego nadaje. No i do ataku oczywiście. To są najważniejsze jej cechy, czyli atak i gotowanko. Dobra, chodź. Coś tam się tłucze dosyć mocno. Być może byśmy to wykorzystali w jakiś sposób. Eevee tam się tłucze. Oby nie moja Eevee. Mamut delikatnie dostaje tam, ale to... O czym mówimy? Kurde, był Eikhadir. Piąty level Fuxporksa, ojejku. One się tłuką. Coś mocno się tłuką. To nic nie zrobimy. Dobra, chodź Fuxparks. Miejmy nadzieję, że ty jesteś w ogóle kim? Chłopiec, dziewczynka, chłopiec. Jesteś chłopczyk. Dobra, widzę, że on sobie tutaj jedzą przy okazji. A ty co? Ja was mogę na przykład wziąć... do ścinania drewna. Assignment to tree. Ale on chyba nie może. Open menu. Add to party, return to box. Dobra, czyli się nie da. Katatiwy nie mogą zbytnio. Nie szkodzi, nie szkodzi. Dobra, to zrobimy w ten sposób. Ciebie weźmiemy tu. Ty Fox Park się... Właśnie, ale to jest chłopiec czy dziewczynka? Miejmy nadzieję, że to jest dziewczynka. Nie jestem pewny. Chłopiec, mamy dwóch chłopców, niedobrze. Bardzo niedobrze. Mega, super, hiper niedobrze. Mega, super, hiper niedobrze. Dobra, no żarełko mają jakieś tam, tak? Zrób i to. 45 starczy wam na razie. Bez problemu. Dobra, zróbmy przy okazji, jak już tu jesteśmy, rancho, ewentualnie berry plantation. Tylko nie możemy, nie mam kamyczka. To też nie jest problem. Kamień nie mam tutaj chyba pod dostatek. Drewna raczej też. Drewna chyba też, to jest drewno, ale czy to jest kamień, nie drewno? Tam są kamyczki. Tam są kamyczki chyba też. Chyba. Wiem, że na pewno to są kamienie. To może być or. To jest chyba kamień. Tak, to jest kamień. No problemu. Jakby nie trzeba robić więcej strzał, bo te strzały jak najbardziej są spoko, tylko ich jest za mało. Ich jest non-stop za mało. Dobra, Foxparks, ty sobie tu wychodź. Ty mi się przydasz. Ty mi się mega przydasz. Jest overloadowany. Za dużo rzeczorków. Naprawdę mega, mega przyjemnie mi się w to gra. Zawsze, jeżeli chodzi o Pokémony pierwszej generacji, bo ja ogólnie się zatrzymałem właśnie na pierwszej generacji Pokémonów, dlatego jak na przykład kiedyś Pokémon Go było bardzo sławne, to mega mi się grało Pokémon Go. Uwielbiałem Pokémon Go, tylko problem właśnie był taki, że wyszła druga seria i bodajże trzecia seria i ja już tam nie ogarniałem nic a nic. I dla mnie było to mega problematyczne, aczkolwiek no pierwszą tą edycję uwielbiałem. Mega, mega uwielbiałem. Żeby nie powiedzieć nawet, że kochałem wręcz te poksy pierwszej edycji. Dobra. Możemy to zrobić? Możemy to zrobić. Plantacja jak najbardziej. Będzie. Myślę, że tą plantację możemy zacząć tutaj. Popracujmy sobie trochę nad nią.
I dzięki temu już będziemy mogli ulepszyć sobie na kolejny poziom. Na kolejny level. Dobra. Planting watering. Feed? Aha, czyli potrzebujemy boksa, który ma planting. Który z nich ma planting? Farming ma level. Ale w plantingu nie ma nic. Dobra, najpierw base upgrade. Algier workbench i statue of power. W ogóle tego chickena by się też przydało jeszcze ogarnąć. Kieruj go. Ognisty, co? Czy ty mi zrobiłeś ciekibki? Zrobił mi ciekibiki. Nie chciałem ciekibiki zabijać, ja chciałem go złapać. Więc 100% jest luz. Dobra. Ekstremalnie słaby i daleki do bycia dobrym w jedzeniu. Jest jednym z najsłabszych kumpli. Polsów. Dobra, no problem. Nie, wziąłem go tylko dlatego, żeby mieć go zaliczonego to raz, a dwa, żeby zobaczyć, czy nie ma plantingu. I on ma planting. Z tego co widzę, on ma planting. Co ty idziesz robić? Aha, idziesz spać. Dobra, znowu nie mamy jednego łóżka. W ogóle zobaczcie, że tu mamy też różne rzeczy. Tu mamy struktury, lighting, wszystko jest porozdzielane. Tego nie widziałem wcześniej. To dziwne. Dobra, zróbmy jedno łóżko więcej. Jak to jakiś tam budynek? Co? To co niby? To blisko siebie? Pomoglibyście, a nie do spania wszyscy już poszli. Wszyscy do spania poszli. Jak Fox Park w ogóle tutaj sobie śpi. Niedobrze. Chodź, Fox Parks. Będziesz spała tutaj. Czemu ja cię nie mogę wziąć? Halo, halo. Co tu się dzieje? Nie mogę. Co tu się dzieje? Dlaczego tak się stało? Nie wiem. Dobra. To i my idziemy spać. To nas tak usiedlić, to będą mieli. Teraz naprawdę kury pieją. Dobra, Fox Park sobie tutaj pracuje ładnie. Wrzućmy sobie te berriesy. No i tak, ciki-piki. Pierwsze, to ja cię chcę wziąć na łapki. Nie chcę cię rzucić. Nie chcę cię rzucić, ty jesteś głodny. Co? Jak to nie ma pracy z plantingiem? Coś ci się chyba pomyliło, zdeczka. Ja czegoś nie rozumiem. Ja czegoś chyba nie rozumiem. Poldek. Czy ciki-piki ma on ma gathering, nie planting, kur... Oj, to nie to. To nie było to, co chciałem. No dobra, to też nie jest problem. Oczywiście sobie polsy poodstawiajmy. Ja widzę, że nam coraz większy ten deck się tutaj robi. W ogóle ktoś mnie atakuje, no stop, Norton pokazuje mi, że cały czas mam atak. Czegoś, albo kogoś raczej. Dobra, weźmy ciebie w ten sposób. Potrzebuję dużo strzałów, moi drodzy przyjaciele. Pracuj, pracuj. A my chyba się przejdziemy dalej po drewno, bo nie mam drewna w ogóle. Ja masz i rozje to. Fajnie. Small pole soul. Plantujmy to. Niech to sobie już rośnie. Zobaczmy w ogóle, na jakiej zasadzie działa ten
Berry Farm. W sumie nie wiem nawet, czego się spodziewać. W ogóle szósty poziom, zaraz siódmy. No i myślę, że czas wybrać się po nowe poksy. Kitka raczej jednego będę chciał wyrzucić, bo on się nam nie przyda w żaden sposób. Chikipiki z pewnością będzie się zbierał, że będzie się zajmował zbieractwem tego wszystkiego, już jak nam to wyrośnie. Potrzebujemy jakiegoś poksa do plantingu. Takiego, wiecie, stricte do plantingu. Mamy watering jeszcze. I to musi być w ogóle właśnie jeszcze kolejny spell watering. Czyli potrzebujemy pewnie dwóch pokemonów. Jednego z plantingiem, drugiego z wateringiem. Bo raczej chyba nie znajdziemy takiego jednego wspólnego. Aczkolwiek może się mylę. Dałoby się tą Lugię. Wiecie, ja tak gadam Lugia. Żeby aż w telefonie zobaczę, czy to na pewno była Lugia. Tak mi się kojarzy, że to była Lugia. Tak, dobrze mówiłem. To była pseudo-Lugia. Dobra, i to sobie teraz rośnie, z tego co rozumiem. Tak. Możemy zabrać to drewno przy okazji jeszcze. Widzimy jeszcze, że mamy coś takiego jak na dole, takie dziwne rączki. Jakby jakaś kooperacja między poksami, czy one nie mogą kooperować między sobą? Tak może być. Dobra, zebrane. Widzę, że Fox Park ma już szósty poziom. Dobrze. Właśnie, ale w teorii mamy tak naprawdę zasadzone, to sobie rośnie. Więc teraz pokemony w teorii powinny również to zebrać, tak? Tak mi się wydaje. Chciałbym zrobić przy okazji kolejną skrzynkę. Czy ja to mogę zrobić? Wooden chest. Chyba mogę. Widzę, że jedno ma sanity zmniejszone. Łóżka niby mamy. Jedzonko niby jest. Wszystko jest niby. Dobra. To mamy. Zrobimy sobie jeszcze kilka pal tych główienek. Pal sferów. O. Cały czas mi się to myli. Działowca. Siódmy poziom. Current Technology Point 6. Chodź mój poksie. On ten jest głodny. Idziemy jeszcze zapolować. Może nie na mamuta. Ten Fox Park sobie nasz chodzi. Ładnie. Ciekawe, czy będziemy mogli na przykład więcej poksów jeszcze zbierać. Wiecie, tak jakby mieć przy sobie. Stricte. I na przykład, nie wiem, mamy teraz naszego jednego Fox Parksa i obok na przykład będzie ten powietrzny. Czy one na przykład mogą sobie jakoś, nie wiem, te swoje spele łączyć? Ciekawe. Tam jest Gumos. Nowy pok, którego również bym z chęcią przygarnął. No dobra, czwarty poziom. On jest kamienno... Ty jesteś śmieszny, ty jesteś jak... Ditto? Dobrze pamiętam? Wiecie? Mamy cię! Gumos! Dobra, czyli Gumos jest bardzo dziwnym kolegą z rozkładającym się ciałem. W ogóle mam jakiś dziwny dźwięk. Nie wiem czemu, ale coś słyszę. No właśnie, ogólnie w grach mi tego brakowało, że wiecie, coś słyszę, kurde. Nie muszę szukać jakiejś głupiej ścieżki, którą nam tutaj gra próbuje ogarnąć, tylko sam sobie wchodzę i patrzę. Katatiwa i to w jakimś dziwnym stanie. Ojejku! Za tą katatiwę!
99%, no może się uda. Mamy cię! Jakaś duża ta katatiwa była. Taki wredny. Dobrze, Pox Sparks. Pięknie ich ogarnęliśmy. No dobra, zobaczmy, czy ta katatiwa to jest właśnie taki Pox. Wow, jaka wielka katatiwa. To trochę jak Shiny, nie? Ja pierdziu. I to jest koleżanka nasza. Naprawdę spore DPS-y ma. Ty się możesz przydać. Mimo wszystko, katatiwa, ty się możesz przydać. A czy ty się różnisz czymś od twoich kolegów? 118 ataku. I ona jest tylko na drugim levelu? To jest jej drugi poziom. 39. Kurde. Fajna. 118. Passive skill. Handworking, gathering, mining i transporting. Dodatkowo jest lucky. I ma zwiększony głód. Kurde. Dragon Cannon, Punch Flurry. Fajne, fajne, fajne. I ten ma planting! Ten ma planting! Super. Dobra, na razie Foxport stracisz ze mną. Czy ja zmarnowałem? Tak. Mi się mylą te klawisze. Oooo, King of the Forest, Mamorest. On jest wielki. Chyba nie jest ten oryginalny. Jaki ty jesteś piękny. 4189, ja pierdziu. Ja w ogóle mamy jednak damkę naszego Fox Sparksa. Wiem, że mamy dwóch chłopców, ale jednak nie. Jednak nie. Ogarnę sobie jakiegoś wodnego. I to jest chyba właśnie wodny. Nie dostała? Jest Creamies przy okazji. Więc sobie to ogarniemy. Chciałbym tego walnąć, bo on jest wodny. No szkurde. Dobra, zwiały nam niestety. No jeszcze walniemy sobie Creamies i myślę, że na dzisiaj nam to wystarczy. Mam cię. Bardzo drugi poziom, no ale... Dobra. Ogólnie widzę, że jest bardzo podobna do Lambola. Ancient Civilization Part. Pieca. Ciekawe. Dobra, co tutaj, koleżko, masz? Gathering i Farming. Lucky, czyli ma work speed minus 30. Trochę słabo. Trochę słabo. Widzę, że można im skilla też swapować. Dobrze. Myślę, że to będzie spoczy. Lampa to chyba od niego nic nie można. Jutro sobie z nim pogadamy, czy jutro, na odcinku. Piknijmy sobie Lymphmunk Effigy. Jakieś jeszcze inne. Jakiś notatnik, dziennik. Myślę, że też sobie oczywiście poczytamy. W następnym odcinku jest jeszcze Pinglet. No nie! Nie uciekaj! Łuk! No i łuk! Łuk cielaku wciągnij! Dobra, mam cię. Jesteś ludowy jakiś! 50% ledwo. Wyszedł! Dobrze, wal go. Walki są coraz bardziej wymagające. No nie! Ja go chciałem walnąć. Mi kulki gdzieś odleciały. Świet. No trudno. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja sobie nie wiem, grał do Shiro. Jakiś Verdant Egg nam poleciał.
No i co? Widzimy się w następnych odcinkach z Palworld. Trzymajcie się. Dobra, jednak jeszcze chyba sobie posiedzimy. Nie mam kulek! Jeet! Gdzie są moje kulki? Ja chcę cię ogarnąć! Jaki ty jesteś ładny! Jaki ty jesteś ładny! Kurde, czemu nie mam kulek? Jak może odcinek kończyć? Ja już się pożegnałem! To jest kulka? Zaryzykuję wtedy! Nie, to jest Palladium Fragment! Nie! Poleciała? Jeszcze nie poleciała, ale już jest blisko. Fuck me! No dobra. Myślę, że ogarniemy cię w następnym odcinku. Dobra, trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej!